Nie zostałbym fanem akurat tego energetyka, także w mojej skali chyba damy mu 2 na 5. Wydaje mi się, że to będzie odpowiednia ocena dla tego energetyka. Także tak, przechodzimy do kolejnego. Nie ma co przedłużać. Kolejnym energetykiem, który sobie dzisiaj przetestujemy, jest Crazy Wolf. Zobaczymy, czy ten wilk jest naprawdę tak szalony, przynajmniej tak szalony jak Wilkus Hemgru.
ani audycja sponsorowana. A mówiąc wartych uwagi, mam na myśli produkty głównie dla dzieci, ponieważ moja żona sporo kupuje właśnie rzeczy, a nie lewandowskie dla córeczki. I powiem wam, że naprawdę raz, że są to naprawdę fajnie jakościowo skonstruowane pod kątem składu produkty. Bardzo wszystko tam jest dobrze przemyślane. Dodatkowo te produkty rzeczywiście smakują naszej córce, więc szapoba, zobaczymy, czy ojcu posmakuje energię. Że wiśnia, ale po chwili je zapachałem, bo dopiero po chwili uderzyła mnie taka lekka cierpkość jabłka. Rzeczywiście jabłko wyczuwać. Da się wyczuć. Bardzo dobry. Powiem wam, że co więcej, nie powiedziałbym w ogóle, że to jest energetyk. W smaku w ogóle to nie ma nic wspólnego z energetykiem. Lekko gazowany napój jabłkowo-wiśniowy jest węgli, w tym 10 cukrów prostych, więc sporo cukru. Pod tym kątem nie pochwalam, nie pochwalam. A niby jest napisane, że no sugar added, więc przypuszczam, że może te cukry proste pochodzą po prostu z owoców. Okej, teraz widzę, że ten skład to jest głównie soku ekstrakt z soku jabłkowego, soku wiśniowego i jakaś tam dołożona kofeina, więc odwołuję to, co powiedziałem, te cukry. Owszem, to są cukry proste, bo to jest fruktoza, ale
nigdy nie przekłada się na smak. No niby próbuje to być taka nuta owocowa nam wciśnięta, ale gdzieś czuć, że to jest zafałszowany obraz rzeczywistości. Spróbujmy, jak smakuje. Być może tym się broni Komodo. Gdybym nie miał cukru, to powiem wam, że pewnie bym go zaczął kupować. To jest naprawdę w porządku. Dobrze. Jak prezentuje się